Mobilizacja. Nie szarpiemy. Słuchajcie. Jesteśmy zespołem. Kręcimy, tak? Czujemy się teraz zespołem. Wszystko gotowe. Startujemy, nie robimy przerw. Wszystko tak, jak wszystko jest poustalane. Każdy pilnuje swojego. I jedziemy z koksem. I powodzenia wszystkim. Poszło. Uwaga, teraz się już nie rozpraszamy. Wolni go na tą stronę. Tomek, Piotrek, Kondzio, ustawić się ten. Stowarzyszenie Skrzydła Centrum Terapii Sztuki i Integracji powstało w Krakowie w 2003 roku. Działa na terenie Nowej Huty. Głównym obszarem działalności jest teatr. Naszymi aktorami są osoby niepełnosprawne fizycznie, psychicznie i intelektualnie. Przygotowaliśmy do tej pory 4 premiery. 2 spektakle są obecnie grane na bieżąco. To jest spektakl pod tytułem Bez słów, oparty na tekstach Samuela Becketa oraz Proces 3, oparty na powieści Franza Kawki. Józefka. Słuchaj pokojowy. Nie. Nazwisko. Józefka. Malarz pokojowy. Jestem malarzem. Nie jestem malarzem pokojowym. Ja jestem pierwszym prokurentem Wielkiego Banku. Jest jakaś pomyłka. Przecież to jest bez sensu. Sprawa numer 8, bierzemy 8. Sprawa numer 98. Sprawa numer 9. Sprawa numer 10. Obecnie pracujemy nad nowym materiałem. To jest Kaleka z Inishman irlandzkiego dramaturga Martina McDonagha. Chyba bardzo trudny temat dla naszych aktorów, ponieważ bohater jest osobą niepełnosprawną i no, nasi aktorzy muszą się skonfrontować właśnie z pewnymi problemami, które dotykają też głównego bohatera i dotykają ich samych. Budując Nową Hutę, komuniści liczyli, że to pierwsze socjalistyczne miasto będzie przeciwwagą dla zachowawczego, inteligenckiego Krakowa. I oto w 1956 roku okazało się, że rachuby zawiodły. Inteligencja i robotnicy stanęli razem przeciwko totalitaryzmowi. W ciągu paru dni wytworzył się wielki front narodowej jedności. Od strony mas robotniczych, zorganizowanych w zakładach pracy, od strony zbiorowisk młodzieży skupionej na wyższych uczelniach szły i idą deklaracje i uchwały najżywszej woli uczestniczenia w naprawie Rzeczypospolitej. ZNP kończyło się jako formacja, która odbudowywała Polskę, a my dojrzali, 28 lat miałem w ten czas, chcieliśmy udziału i w budownictwie dalszym i w rozwoju. A w Hucie to nie tylko była młodzież zebrana z całego świata i z biednej Polski, ale również tutaj skupili się ludzie, dziennikarze z Krakowa przyjeżdżający, studenci. Wybraliśmy delegację, był to Mikus, Podsiadło, którzy pojechali na wiecz do Rotundy w Krakowie, gdzie ich z kolei wybrano jako delegację na spotkanie z Gomułką w Warszawie. Rehabilitacja osób niesłusznie oskarżonych i skazanych. Przewody rehabilitacyjne były dowodem powrotu naszego sądownictwa do zasad przestrzegania praworządności. Liczni działacze polityczni i społeczni, którzy padli ofiarą prześladowań, powracają teraz do czynnego życia publicznego. Wiece przebiegały w atmosferze powagi i szczerości. Wysunięte wnioski, radykalne i konkretne, zawiozą w formie listów delegaci do Warszawy. Żądaliśmy wyraźnie zmian na, jak się mówi, socjalizm z ludzką twarzą. To były nasze jeszcze marzenia wówczas, które się potem realizowało w różny sposób, a nie spełniły się. Powstały w ten czas pierwsze rady robotnicze. W najbliższych dniach rozwiązaliśmy komitet powiatowy, gdzie musiała egzekutywa zrezygnować, wybrać nowy skład. I w ten sposób rozpoczęła się niby od nowa, niby przemiana. Zorganizowany w Krakowie Polityczny Ośrodek Lewicy Akademickiej, będący forum dyskusyjnym, został zlikwidowany decyzją administracyjną w kwietniu 1957 roku.
Rozpoczęły się pierwsze aresztowania, inwigilacja i to był już początek końca października 1956 roku. W 1938 roku, jak dobrze pamiętam, mój ojciec w firmie Voigt zakupił aparat fotograficzny marki Leica o takim numerze. Ojciec mi nie podarował tej Leica, natomiast dostałem od ojca maleńki aparat marki Boxtengor, którym to aparatem moje pierwsze zdjęcia zostały zrobione. Ale były też i zabawki typu Łomo, kiedyś niezwykle modny aparat. O ile pamiętam, jest taki klub, który robi zdjęcia wyłącznie aparatem typu Łomo. W miarę czasu, tak czy nie wiem z czego to wynika, być może z tego, że dużo podróżowałem po Europie, zamieniając samochód na rower i na aparat fotograficzny, z natury rzeczy robię w większości pejzaże, krajobraz, czasem ludzi w jakimś otoczeniu. Skąd znalazłem się w klubie fotograficznym w Nowej Hucie? Ja sobie pomyślałem, że jeżeli robię zdjęcia, to może byłoby dobrze, gdyby one nie leżały tylko w szufladzie, ale ktoś by je zobaczył. Może by powiedział, że to jest dobre, a może by powiedział, słuchaj, rób może jakieś inne rzeczy, bo te twoje zdjęcia to nie nadają się do niczego. Każde zdjęcie w jakimś sensie jest ważne. Zdjęcie to ma dla mnie szczególną wartość, ponieważ spokój płynący z tego zdjęcia, nastrój jest przeciwieństwem tego, co muszę przeżywać, mieszkając w dużym mieście, a więc z hałasem, z natrętną reklamą, ze zgiełkiem. Tutaj mam ciszę i spokój.